Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę opowiem, co robię. Tu Państwo widzą Rio Nanai. Składają ikrę i oczywiście równocześnie składają bułgariany, też ikrę, ale nie o tym, bo jeszcze na razie nie mam ich zamiaru przekładać. Opowiem, co nowego będę robił. Dowiecie się Państwo w następnych filmikach. To troszeczkę potrwa. No oczywiście żółwiowi robię nowe akwarium, większe, bo strasznie urósł. Pokażę Państwu, czym żółwia karmię. I oczywiście pokażę, co mam zamiar zrobić. Specjalnie dla skalarów. Skalary będą oddzielnie. Oczywiście pary. I będziemy pomalutku starać się rozmnożyć młode. Już najwyższy czas. Kilka razy już zużyły ikrę. No ale teraz jeszcze ich zostawiam. Jak już mówiłem na poprzednim filmiku, zrobię wszystko, to wtedy będę coś robił. Także na pewno Państwo się dowiedzą w następnych filmikach, przepraszam. No i tutaj Państwo widzą Rio Nanai właśnie. Składają na liściu ikrę. Także się tu przeganiają nawzajem te skalarki. No jak go odgania. Także w tym akwarium naprawdę nie ma problemów. Warunki mają dobre, bo tak jak Rio Nanai i oczywiście bułgariany składają ikrę. Tu mam dwie pary. No tu Państwo widzą, zaraz będzie składać ikrę. A co robię? Zaraz Państwu pokażę na tym filmiku. Naprawdę ładnie Rio Nanai się wybarwia. I oczywiście chciałem podziękować Mariuszowi z kanału Akwarystyka Bednarz TV. Także Mariusz, dziękuję Ci. Naprawdę w porządku. Akwarysta. Także polecam oczywiście jego kanał. Wchodźcie, na pewno go znacie. No i tak to wszystko się tutaj w tym akwarium przedstawia. Tutaj właśnie jeszcze wspomnę, że żeby ktoś nie pomyślał, że od kogoś małpuję czy odgapiam, ale mam swoją wizję i oczywiście to zrobię inaczej, po swojemu, także od nikogo nie będzie nic odgapione. Także tak to wygląda. Wszystko proszę zobaczyć, jak pięknie się te ryby zachowują. A jakie plany będą, to Państwo zobaczą w dalszych filmikach. Oczywiście nie obiecuję, że to będzie już, nagle. Bo jak to się mówi, co nagle, to po diable. Wszystko powoli. A teraz przechodzimy do następnej części. A tu Państwu pokazuję oczywiście brzanki. Wszystko jak w najlepszym porządku w tym akwarium. No jak sami widzicie, tutaj zrobiłem sobie, pokleiłem takie z korzeni patyki, trochę lawy, tak żeby do następnego akwarium było. To Państwu pokazuję. On się teraz moczy.
ten sposób to zrobiłem. Będzie całkiem inaczej wszystko wyglądać, jak to już będzie poustawiane i porobione. To jest pierwszy korzeń. Tu oczywiście mam drugi. No i na strychu jeszcze mam 6 takich, jak to się mówi, kołków. Ale chcę właśnie zrobić, jak Państwo widzą, tamte resztę, żeby były oplecione w takie właśnie korzonki i będą czymś obsadzone. Nie całe oczywiście, ale będą. I Państwo zobaczą na następnym filmie, jak to wszystko będzie oczywiście wyglądało. Także to tak wygląda na razie. O, poprzyklejałem. Oczywiście zamówiłem sobie 2 kleje akwarystyczne i wtedy będę oczywiście robił dalej. A ten już był w moim akwarium, tylko kiedyś go wyjąłem z sech. No i strasznie wyschnięty, tak niech się moczy. Przypuszczam, za 2 dni będzie już na dnie. No i teraz Państwu pokazuję jeszcze, jak urósł żółw i co podaję temu żółwiowi do jedzenia. A tutaj pokazuję właśnie, taki pokarm daję żółwiowi. No i oczywiście wyjąłem z akwarium wszystkie ryby. Zamroziłem. I zobaczcie, żółw ma fajny pokarm. To są, o, takie rybki z mojego akwarium. Oczywiście to jest żart. Taki pokarm zakupiłem właśnie żółwiowi zoologicznym i podaję. Oczywiście ślimaki też bardzo lubi. Tym samym właśnie sobie utwardza skorupę. Akwarium pokażę Państwu, jak już zrobię żółwiowi, żeby Państwo zobaczyli, jak będzie zrobione, bo u mnie musi być wszystko, jak to się mówi, pod linijkę. A teraz pokażemy żółwia. Możecie się cofnąć do następnych filmików do tyłu. Do poprzednich, przepraszam, i wtedy zobaczycie, jak on był maleńki, a zobaczcie, jakie teraz jest, jak to się mówi, bydle. On był taki, proszę Państwa, tak jak paznokcie. Na filmikach to widać. Zaraz tu mu rybkę damy, może podejdzie. O, nie, ucieka. No dobra, w następnym filmiku Państwu pokażę już od żółwia. Życzę miłego wypoczynku, bo wiem, że co niektórzy są na wakacjach. Co chodzi o akwarystykę, no przez wakacje też trzeba dbać o ryby. Jak wyjeżdżacie, zostawiajcie komuś, kto się troszeczkę zna, żeby nie przekarmiał ryb. No i tak ten żółwik wygląda. Pozdrawiam serdecznie, z tej strony Rybka i życzę miłego wypoczynku. No i tak to wszystko wygląda. Pozdrawiam jeszcze raz. Cześć wszystkim.